Godzina zero przy Matylicy się zbliża. Wierny kibic minuty odlicza. W całym mieście biało-niebiesko rozpoznawalne świnoujskie królestwo. Kordon kibiców z każdych stron napiera. Pod stadionem wzrasta atmosfera. Prawie otwarte czasy naszej drużyny pierwszoligowej. Wierni kibice na pewno dobrze wiedzą, że stanęliśmy przed dylematem takim, że podstawowy człon odszedł nie tylko ze względu na to, że nie chcieli grać w klubie, tylko ze względu na brak możliwości, ponieważ dostali bardziej korzystne oferty. Na tym kończę moje krótkie przemówienie. Chciałbym na początek wszystkim życzyć dobrego zaprezentowania się zawodników, jak również przygotowania się na dobre efekty sportowe. W tym momencie, kiedy odszedł niezapomniany, myślę, że nas wszystkich i trener Nenec, i trener Sikora, ale również odeszło kilku istotnych dla drużyny zawodników. Mieliśmy chyba wszyscy obawy i kibice, i media, i władze miasta, i trenerzy, i zarząd klubu, czy uda się zbudować drużynę na miarę poprzednich osiągnięć. Dzisiaj po tym pierwszym meczu z Palikowym, jakże pięknie wygranym, jesteśmy pełni optymizmu, że zarówno nowy trener, ale również nowa część każdym zawodniczej zgra się z tymi, którzy są bardzo doświadczeni że na naszej Świnoujskiej Murawie i będą osiągali nie mniejsze sukcesy jak w Numer 11 Ferdinand Szybor.
Warszawskiej, dwa lata we Wrocławiu, Wieloń i zdobytej Piszczańcy 35 lat! Dołem 12, Paweł Zwoliński. 23 lata, pochodzi z Nowego Sącza. Powszechnie o dowodnym standardzie Nowy Sącz, zresztą wychowany tego klubu. Zawodnik z numerem 14, to prawda na ławce nie zajmuje miejsca, ale jest z nami na trybunach Zaczany Kosmielski! Drugi pod względem stażu we flocie po Marku Niemiadzie, piłkarz floty, 28 lat, pochodzi z Tczewa, 3 lata w naszym klubie. Numer 15, Daniel Chyła. Nie. 23 lata urodzony w Darłowie, poprzednio burmistrz Polkowice. Numer 16, Łukasz Mickiewicz. Lat wychowany w piloty, drugi odskaczyn do zespołu. Numer 17, Rafał Kamieniowski. 20 lat pochodzi ze Szczecina, poprzednio UKS, SMS Łódź. Numer 18, Krzysztof Bodziony. 16 wychowanych klubów Kniówek w Pawłowice Śląskie, drugi sezon we Flocie zdobył do tej pory 3 bramki. Numer 19 Tomasz Ostalczyk. 24 lata urodzony w Zgierzu, drugi sezon w naszym klubie zdobył 3 bramki. Numer 20 Jacek Paczkowski. 30 lat pochodzi z Drezdenka, drugi rok w naszym klubie. Numer 21 Bartosz Świączka. 20 lat wychowany w Sokoła na Koniewnicę, ostatnio w Grom w Olsztyn. Numer 22 Kamil Stachyra. 24 lata, pochodzi z Lublina, poprzednio Bogdanka Łęczna. Numer 24, Łukasz Uszalewski. 23 lata, pochodzi z Gdańska, we Flocie rozegrał niestety tylko 3 mecze, później przerwana kariera kontuzją. 25, numer, grał będzie Paweł Pisarenko. 19 lat, wychowany w Flocie. Z numerem 26 Mateusz Rafalski, 21-letni wychowany w Flocie. To jest, poznaliśmy nowych i nie tylko nowych zawodników floty, ale mamy także kolejne nowe osoby we flocie. Tą pierwszą najważniejszą oczywiście jest trener Krzysztof Pawlak. Krzysztof Pawlak urodził się 12 lutego 1958 roku w Przemiechowie, wychowany w Kalicji Kalisz. Grał w Karcie Poznań, Leku Poznań, KSC Lokeren, Grelborg, FF, Warta Poznań. 31 meczów w reprezentacji Polski w latach 83-87. Uczestnik Mistrzostw Świata w Meksyku w 1986 roku. W Ekstraklasie Polskiej rozegrał 250 meczów, 15 bramek strzelił, w Lidze Szwedzkiej 59 spotkań, 1 strzelona bramka. Dwukrotny z Polski, trzykrotny zdobywca Pucharu Polski, Warta Poznań. Jeśli chodzi o karierę trenerską, zaczynał jako drugi trener Warty Poznań w roku 1993. Później prowadził kolejno Sokół Kniewy, Wartę Poznań, GKS Bełchatów, Lecha Poznań,
Górnik Konin, Konin, Środy Wielkopolska, Białorzew, Konin, Koźmuń Wielkopolski, Koncepcji Dziewięcko-Biała, Broni Żary, Kaniudowski, Mieszkow Gniezno, Antronowa Sól, GKS Kożut Wielkopolski. Był trenerem asystentem Antoniego Piechniczka w reprezentacji Polski, a także jeden mecz reprezentacji Polski prowadzi samodzielnie. Był to mecz z Gruzją, wygrany 4-1, a więc 100% wygrywalność. Mecz był w ramach eliminacji Mistrzostw Świata we Francji. Kwalifikacje, trener pierwszej klasy UEFA Pro, absolwent AWF w Poznaniu. Jego asystentem będzie pan Ryszard Kurczek. Urodzony 30 lipca 1971 roku w Bielsku Białej. Był zawodnikiem BKS Stal oraz BPTS Ceramik Bielsko-Biała. Od 1993 roku jest trenerem, prowadził grupy młodzieżowe BKS Stal i BPTS pod Beskidzie oraz młodzieżową kadrę Śląska do lat 16, z którą 4 razy zdobył Mistrzostwo Polski i raz przeciwieństwo. To ja dziękuję. Później pan tu robi zdjęcie, a pan nie wziął. Nie. Nie.